Witajcie ciekawscy. Jak zapewne słyszeliście, w Teamie X wszystko zaczęło się walić. Tymczasem Kacper Błoński i Julia Kostera kilka dni temu potwierdzili swój długo ukrywany związek. Czy tylko oni zakończą przygodę z tym projektem happy endem? Jakie jeszcze Julia ma powody do radości? Skąd wzięła się ostatnia drama Teamu X i kto w nim jeszcze uczestniczy, a kto nie? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę oraz obserwacji naszego nowego Instagrama. Projekt X miał być wspaniałą, kolorową, trwającą 2 lata przygodą, podczas której zostaną wypromowane nowe gwiazdy sieci. I tak na przykład niespełna 17-letnia Kostera kilka dni temu osiągnęła magiczny 1 000 000 obserwujących na Instagramie. Przy okazji sprawdźcie nasz nowy kanał dla ciekawskich shopping i odcinek z okazjami zakupowymi inspirowanymi stylem Julii Kostery. Tymczasem, jak zresztą wcześniej przewidywali widzowie, wszystko w grupie zaczęło się sypać. I nie mówimy tylko o głośnej sprawie z września z Marcinem Dubielem, który został zlinczowany na forach za wyśmiewanie czarnoskórego chłopca i który musiał odsunąć się na bok, aby nie zaszkodzić pozostałym osobom biorącym udział w projekcie. Od wielu tygodni pod zamieszczonymi przez mieszkańców domu X materiałami wideo pojawia się wiele opinii widzów, którzy zauważyli niechęć niektórych do nagrywania z innymi domownikami. W zasadzie nikogo nie powinno to dziwić, skoro pomiędzy młodymi osobami, które zostały wybrane na mieszkańców willi, na początku nie było przyjaźni i po prostu nie pomiędzy każdym mogła się ona zrodzić. Tego jednak, że Kacper Błoński i Julia Kostera świetnie się dogadują, nie dało się ukryć. Fani projektu praktycznie od razu zaczęli trzymać za ich relacje kciuki, a niektórzy już dawno sądzili, że są parą, tylko ukrywają ten fakt. Kacper postanowił nawet wykorzystać zainteresowanie widzów śledzących poczynania tego duetu i do wypromowania swojej nowej piosenki Crusher końcem stycznia użył wspólne zdjęcie z Julią, ukrywając w jego opisie słowo clickbait. Nic więc dziwnego, że teraz, gdy faktycznie postanowili się ujawnić i potwierdzili, że są parą, fani nie są pewni, czy wierzyć w prawdziwość ich związku, czy nie. Niektórzy głośno zastanawiają się, o co w tym wszystkim chodzi. Są też tacy, którzy nie szczędzą niemiłych komentarzy w ich stronę. Ale to nie wszystko. Otóż w Teamie X wydarzyło się ostatnio kilka sporych rewolucji. Odszedł Michał Gała, był uczestnik Top Model, który dołączył do drużyny youtuberów w grudniu. Nie zabawił willi jednak zbyt długo. Jego odejście Agata, dziewczyna z Tiu, nazwała wykorzystaniem projektu do szybkiego wybicia się. Co ciekawe, sam Barton, pomysłodawca projektu, też nie mieszka już w willi. Niedawno natomiast na opuszczenie Teamu zdecydował się też Błoński. Choć już wcześniej można było zauważyć, że Kacper odsunął się od życia grupy, skupiając się na sprawach osobistych i budowaniu kariery muzycznej, to jego odejście zrodziło niemałą dramę, bo okazało się, że Kacper w domu nie mieszka już od 3 miesięcy. I znowu Agata zaczęła półsłówkami komentować te kwestie, równocześnie nie mogąc podawać szczegółów. Na swoim Instastory przyznała, że Kacper ich zawiódł i zapewne skończy się sprawą w sądzie. Sam Stu stara się milczeć i nie nakręcać sytuacji. Oczywiście on też sugeruje, że o wielu sprawach mówić nie może, ale obiecuje wyjaśnienie. Natomiast Kacper zapewnił, że nie zrobił nic, z czym mógłby zawieść Team. Dodał również, że nie ma pojęcia, co zrobił Agacie, że tak teraz go ona nie lubi oraz że ma już tego wszystkiego dość. Afera trwa i jak dotąd nie ma oficjalnego wytłumaczenia sytuacji. Z krótkich wypowiedzi wynika tylko tyle, że dzieje się źle, a osoby związane z Teamem mają związane ręce. Nie jest w końcu tajemnicą, że mieszkańcy willi podlegali agencji i musieli przestrzegać pewnych warunków. I teraz wróćmy do rzekomej pary, bowiem po rezygnacji Kacpra pojawiły się domysły, że być może jednym z tego powodów był fakt, iż uczestnicy projektu nie mogą się ze sobą wiązać. W końcu Błoński, jak i Julia wyznali, że nie mogli afiszować się ze swoją relacją. Może chłopak miał już dość udawania? Bo dziwnym przecież zbiegiem okoliczności potwierdzili związek w tym samym czasie, gdy on opuścił Team. Co o tym myślicie? Wierzycie, że ich relacja tym razem nie jest na pokaz? Jesteśmy ciekawi waszego zdania. Czy według was Kacper i Julia faktycznie są razem, czy to kolejna zagrywka, która zwiększa wyświetlenia? Co uważacie o odejściu Kacpra z Teamu X? Jak długo Stu uda się jeszcze utrzymać ten projekt? Czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. No i sprawdźcie nasze konto na Instagramie. Do usłyszenia wkrótce, cześć!